Słuchajcie, okazuje się, że w Belek do drugiej części sezonu przygotowują się nie tylko kluby PKO BP Ekstraklasy, ale są tutaj na miejscu także inni bohaterowie z polskich boisk, mianowicie sędziowie. Co panowie z Gwizdkiem robią na Rivierze Tureckiej? W jaki sposób przygotowują się do rozgrywek ligowych? Zajrzeliśmy za kulisy ich zgrupowania, ich okresu przygotowawczego. No i znajdziemy, mam nadzieję, odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Przyjechaliśmy tu na 11 dni. Najlepsi sędziowie, którzy przygotowują się do prowadzenia zawodów Ekstraklasy pierwszej ligi oraz grupa kilkunastu najbardziej obiecujących sędziów z poziomu Top Amator B, czyli na co dzień sędziujących drugą ligę. Przyjechaliśmy tutaj, aby się dobrze przygotować do sezonu. Ten priorytet, jakim jest ochrona zdrowia zawodników, i tutaj zwróciliśmy uwagę podczas rundy jesiennej na problem ataków skierowanych na głowy przeciwnika, czy to nogami, czy to przy użyciu głowy, łokci i tak dalej. I tu mieliśmy cały duży blok szkoleniowy, gdzie usystematyzowaliśmy to bardzo dokładnie. Bazujemy na klipach swoich, ale przede wszystkim UEFA-owskich. Chcemy, żeby to, co jest faulem na poziomie UEFA, było faulem na poziomie polskim, żeby to, co jest żółtą kartką na poziomie UEFA, było w Polsce i to, co jest poważnym, rażącym faulem tam, było u nas. Podobnie z niesportowym zachowaniem. Panowie, 10 minut rozbiegania. Panie że pomóc? Zaraz, koje kółeczka. Już biegam. Ale kółeczka? Tak. Prawą ręką 4. Proszę bardzo, biegniemy hop i barkami. Hop, lewy hop. Biegniemy hop. Co za bajka? Jak to się ma do trzymania dystansu? Ciągniemy tu partnera. Takie przyciąganko. X-Videos chyba. Jedziemy teraz łydki i dwójki, hop! Już mu powie, że już ten 30 minut rozgrzewka? Czemu? Już mu powie, że już rozgrzewka 30 minut. Co nie robić za ten zabawę berka? Tak jakbym prowadził, to jeszcze skrócę. Dobrze. Ta profesjonalizacja idzie z roku na rok, myślisz, na jeszcze wyższy poziom w Polsce? Bardzo chcielibyśmy, żeby dokładnie odbywało się tak, jak o tym rozmawiamy, żeby ci sędziowie byli postrzegani jako 19 drużyna Ekstraklasy, która przygotowuje się, chce wykonywać swoje zajęcia jak najlepiej i pracuje na podobnym poziomie, bo dokładnie tak, jak zostało to powiedziane, sędziowie pod względem kondycyjnym nie odbiegają już od zawodników. Nie ma jakichś zmian w protokole VAR, o których moglibyśmy mówić, natomiast warto jest rozmawiać o tym, jak pracować lepiej, czyli żeby ten proces podejmowania decyzji przez VAR-a i współpraca z sędzią podnieść na wyższy poziom. Tutaj bardzo ważny jest aspekt komunikacji, czyli tego, jak sędzia komunikuje się z VAR-em. Forma jest taka wahadłowa, 50, 75, 100, 75. Tak? Czyli ruszamy z pomarańczowych, biegniemy do pomarańczowego. Idziemy do zielonego i stamtąd gaz do pomarańczowego. Jeden taki set trwa 2 minuty. I takich mamy 6 powtórzeń, 5 minut przerwy i drugi raz 6 powtórzeń, rozbieganie 10 minut, rozciąganie i morsowanie. Zapamiętajcie, by tylko morsowanie, tak? Nie, ja to powiedziałem kolację. Jeszcze raz? No. 5 sekund, pytam do zielonego. 5 sekund. 5 sekund! Pięć minut, panowie! Zmęczony.
Rozżyłowałem się mocno, żeby się nie dać. Ale później mówi, że lekką atletykę trenował. Kto? A kto? Skicio. A co i tak? I to było krótkie, nie? Taki szybki. Tego taka fajna. Paweł, przygotowujecie się do drugiej części sezonu, która z waszej perspektywy jak będzie wyglądała? Co takiego się zmieni? Jakieś zmiany w podejściu do piłkarzy przewidujecie? Chcielibyśmy, powiem kolokwialnie, zunifikować podejście zawodników do sędziów w tym kontekście, w kontekście dyscyplinarnym, szacunku obopólnego co do decyzji i rozstrzygnięć na boisku. Bo skoro można trzymać nerwy na wodze i zachowywać się no, w sposób dopuszczalny, bo piłka to emocje, także dlatego mówię dopuszczalny w europejskich pucharach wobec sędziów zagranicy, to dlaczego takiego zachowania nie można prezentować w Polsce? Jeżeli porównamy zachowania zawodników w innych dyscyplinach sportu wobec sędziów i porównamy to z piłką nożną, to one nie powiem, że są diametralnie różne, ale na pewno są różne i tam szacunek do sędziów pomimo różnych rozstrzygnięć jest dużo większy. Panowie, na zawsze zajęcia warsztatowe na wieczór każdy bierze. Co chce? Laptop, iPad, piwo. Nie, piwa nie. Przypominam, że jutro prowadzisz trening, także dzisiaj dostaniesz konspekt, no, masz zjedła. Przez noc przestudiować. Całą panie Leszku? No, tak było. Zawsze dobre informacje. Dobre informacje, proszę bardzo. Dobra zmiana. Masz tam piłeczka? No wyładnie. Musisz się ukryć się z tą kamerą, to pokazujesz, wiedziemy z czymś. Jak nagrywasz, to pozdrowienia dla Krzysia Mermusa, który jak zwykle ucieka z treningu o wysokiej intensywności. Krzysia jednego nie zrobił w Turcji. Pozdrowienia dla Krzysia Mermusa. Bardzo dobrze. Jest progres, jest trzeba. Sędziowie bardzo dobrze przygotowani. Bardzo wysoki poziom. Sebastian Jarzębach. Sebastian, chodź na chwilkę. Zrób bliżej na czoło. Trzyma spocone. Ale wytarł przed chwilą. Zobaczcie jak tam. Odpuszczałeś? Laska, nie bawi się wyszło, w ciebie. Wyszło jestem wzorem tutaj. Wyszło na ja. Nie gania się. Myślę, że może znać, więc jak będziesz zagrywał Sebastiana, to tu podpis. Jakby ktoś nie kojarzył, to mecz skończył w 8 minucie. Laska, teraz powiesz ja. Teraz przyjechałem. Znów będziesz spał na ziemi. Iwan, ty z tyłu. Iwan, dostaje? Nie kontynuuję ten temat. Zakończyłem tego mecz w 80 minucie. Na Śląsku mówią na niego zegarmistrz. A czemu kolega skończył mecz wcześniej? Laska, kontynuuj, rozpocząłeś temat. Nie, nie było. Ale dobra, wiesz, dawaj swoim dowcipem. Jedziesz. Trzeba byłoby zadzwonić do trenera Bartoszka. Jest już interwałowy. Tak, mamy, tylko nie na koniec. Nie, to poniedziałek albo wtorek. Poniedziałek, wtorek i test mamy w sobotę pisemny. Jesteśmy tak przygotowani, że tylko kontuzja może wyeliminować przez egzamin. Tak to nie zdarza się. Bliźniacy sędziowie, coś takiego w Europie, nie wiem, na świecie oprócz waszego przypadku występuje? Znacie drugich bliźniaków sędziów w tym świecie piłkarskim? Nie znamy i z tego co nam wiadomo, na tym szczeblu chyba jesteśmy, powiedzmy, jedyni, ale to nie jest potwierdzona wiedza z tego, co nam koledzy mówią. Zawsze razem szliśmy przez życie. Zaczęliśmy sędziować dość późno, bo skończyliśmy dopiero studia i trafiliśmy na kurs sędziowski. Od początku wystąpiła jakaś taka naturalna selekcja. Jestem o minutę starszy, więc powiedzmy zawsze w tym naszym takim w cudzysłowie związku byłem liderem. Gdzieś jak biegaliśmy, to zawsze jeżeli zajmowaliśmy miejsca, to naturalnie pierwszy, drugi. Chyba że brat był pierwszy, no to wtedy krzyczałem zawsze jak Jordan do Reggie'ego Millera, ja będę pierwszy, a ty będziesz drugi. Tak wyszło, ja pierwsza okręgówka, brata klasa, ja potem czwarta liga, on okręgówka, a potem naturalnie już wybraliśmy jakąś specjalizację. I ja jako asystent poszedłem bardzo mocno do przodu, powiedzmy, czyli ta ekstra klasa i przygoda z chorągiewką u boku brata starszego. Nie, no zawsze z rodziną to najlepiej na zdjęcie, ale w tym przypadku na zdjęciu też jest ciężko, bo nieraz nie potrafimy siebie rozpoznać. Natomiast super, jeżeli chodzi o zrozumienie, o jakąś taką empatię, bo nie tylko decyzje na meczu, ale też przede wszystkim czasem przeżywa się decyzje po meczu, więc jeżeli ma być cisza w samochodzie, to jest, jeżeli ma być rozmowa i impreza, to jest. Więc na pewno się rozumiemy lepiej niż tak przykładowo z każdym innym sędzią, prawda?